Dzień dobry, poniedziałek, 9 września, rozpoczynamy nowy tydzień. Poczekajcie, muszę się wykaraskać z tutaj mojego parkingu. No to co, zaczynamy, lecimy. No powiem wam, że dzisiaj Warszawa jest przechlapana. Korek za korkiem, korkiem pogania. Wyjechałem, tak jak wam mówiłem wcześniej, a się okazuje, że będę grubo po terminie. Znaczy nie po terminie, w sumie to nawet nie ma żadnej godziny konkretnej, ale ja miałem sobie taki założony plan, żeby jakoś to ogarnąć wcześniej. Kurda się człowiek i to wszystko. Nic nie przeskoczymy tego, niestety nie. Także trzeba się pogodzić. Znowu korek. Ja już jestem po rozładunkach jednym i drugim. Także na cargo i tam w tych parolach. Teraz jadę na załadunek do Węgrowa. Tam już kiedyś ładowaliśmy. A i stamtąd będziemy lecieć do... No, gdzie będziemy lecieć? Do Katowic, tak, do Katowic, ale też będzie podejrzewam na rano, bo jak raz ładowałem w Węgrowie, to samo, ta sama trasa, ten sam towar, to samo, wszystko to samo, kopiuj w klej. No tak jak pojechałem tam, to powiedzieli, pany, 7 rano zapraszamy. No i dobra. Także dzisiaj na luzaku będziemy jechać. Tak. Na dzisiaj poniedziałek, tak jak mówiłem, wyjechałem jeszcze z zapasem, a kurde, gościu do mnie, że ja się spóźniłem. Ja mówię, człowieku, kurwa, też helikopter było sobie zamówić, a nie samochód, ja pierdykam. Także jeszcze jakieś tam anse, wąsy i tak dalej. Znaczy jeden, drugi jakoś tak spokojnie do tego podchodził. Ale olać. Olać to. I tak, więc jadę sobie, aby w Warszawę przebić się przez Warszawę i później już będziemy sobie jechać. A to jest mój towarzysz nowy. Żywy jest w domu, a ten jest ze mną tutaj, dla towarzystwa. O. Także jak będziecie widzieć takiego rudego Gerfielda, to znaczy, że to ja jadę. To do zobaczyska później. Siemano. Ten poniedziałek jakiś trefny jest, kurde, wiecie? Oby taki cały tydzień nie był, bo to się okaże, że to jednak jest prawda, że co drugi tydzień będzie taki jeden fajny, drugi zły i tak dalej. Pomijam kwestię porannego korka i te no, rozładunki to poszły sprawnie, tak? No bo to jest chwila, moment, rachciach i już. Teraz aktualnie czekam na... No we firmie, w której będę ładował, z której będę jechał do tego, do Katowic, czekam na potwierdzenie awizacji, ponieważ teoretycznie panie tutaj na bramce mają awizację, ale mają awizację ogólną, bez mojego numeru samochodu, a bez tego ani mnie nie wpuszczą na firmę, znaczy już tak wjechałem, ale mogę tylko siedzieć w samochodzie. I bez tego mi już tym bardziej nie załadują i tym bardziej nie wyjadę stąd. A czy wyjechać mogę na pusto i na tym się skończy, także czekam. To jest takie... Aj, trochę mało mi się to podoba, no ale trudno to mówić. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie czekam z 20 minut. Pani szpeditorka tylko napisała, czy coś się zmieniło. Ja mówię, no dopóki nie zadziałasz, to się nie zmieni. I od tamtej pory nastała ta niezręczność. Halo, halo, wreszcie, nareszcie, udało się. Raptem 2,5 godziny oczekiwania i udało się, 3 palety załadowane i można jechać bezpośrednio do Katowic. Ale tak jak już mówiłem, dopiero na rano. Teoretycznie będą się upierać, że dzisiaj, ale jak ja tam zajadę już na późny wieczór, to mi znowu powiedzą, tak jak ostatnio, bo już tam byłem. Panie, przyjedź pan, 7, 8, nie, teraz to oni już dawno nie chcą im się pracować. No i tak to właśnie jest. Także ja już sobie wyskoczyłem i teraz sobie już na spokojnie jadę.
do miejsca rozładunku. Pogoda się już kształtuje. Może coś będzie padało, może jakaś burza będzie, którą zapowiadali. Fajnie by było. Nie, to nie przeszkadza. Trzeba się trochę umyć. Jeszcze tylko wtankowanie po drodze i można lecieć na spokojnie dalej. Warszawo, Warszawo, dlaczego ty jesteś dzisiaj taka niedobra, to? Kurtyna w górę. Piątek 13 będzie za 5 dni. A nie dzisiaj w poniedziałek, gdzie jest 9. Dlaczego tak mówię? Drodzy moi, otóż stoję przed Radomskiem jakieś 10 km z rozwalonym prawym tylnym kołem. Po prostu jechałem i to było takie jup! No i się zatrzymałem, no i teraz czekam. Wszystkie procedury już wykonane, teraz czekamy po prostu na asystenta, na jakiegoś pana, który przyjedzie, zrobi, naprawi i mogę, będę mógł jechać dalej, tylko kurde tak, leje. Jest już ciemno. Jest już ciemno. I do bani. O, i szef jeszcze dzwoni. Także tak mniej więcej wygląda sytuacja. Jeżdżą sobie samochodziki i zobaczymy co dalej. Jeszcze tak ze 45 minut muszę poczekać, bo już asystans jest zamówiony. No i dobra, jest pan, ratuje mnie. Wymieniamy teraz koło, zdjęto już jest oto. No, ostrz się. Tak wygląda koło, które strzeliło. Tak wygląda zapas. A teraz pan tutaj kombinuje, żeby poszło. Jesteśmy bezpieczni. Ale jeszcze musimy to zrobić. Także działamy dalej. Okej, okay. Załatwione. Zrobione. Wszystko elegancko. Tak jak widzieliście, kolega, który przyjechał, profesjonalnie szybko zrobił. Jak na warunki, jakie mieliśmy, to naprawdę szybko poszło, godzinka. Także plan wykonałem dzisiaj tak jak zakładałem. I dojechałem do Poczesnej i sobie stanąłem na parkingu Le Rue Merlin. I aha. Tygodnie też tak było, tylko dopiero nie wiem. A tymczasem fajna czasowo normy nie wydarzyły, bo już od razu tygodnia obecnego było w tej chwili. Udało się do moich względów, tak że na dzisiaj fajna. Dzień dobry, 10 dzień września, 10 już. Zjadę, jest godzina 7, ja wyjechałem przed chwilą. Zostało mi jeszcze 60 km. Oj, jadę, wiecie co? Kurde, zasnąłem jak małe dziecko i spałem jak małe dziecko i obudził mnie ten, jak ma się nazywa? Budziki, w sumie budziki mnie obudziły. Masakra. Tak mi się nie chciało wstawać, a to jeszcze deszcz padał, a to jeszcze to, a jeszcze tamto. Kurde, na to jeszcze pospał. Ja pierdykam. A zawsze mi się to zdarza. A jakby to się zdarza, to najchętniej bym chciał to wykorzystać, ale niestety. Niestety. A jeszcze pogoda do tego jest taka, a nie inna. Także barowa, jak to się mówi. Oj, dobra, trzeba jechać dalej. Ogarniać temat. Dobra, tak, wrzucamy tamto. Miało być kiepsko, wyszło idealnie. Wjeżdżam na bramę. Najlepszy numer jest taki, że awizację na rozładunek miałem o godzinie 15 wczoraj. Gdzie o 15 wczoraj to ja stamtąd wyjechałem. Także gratuluję administracji logistyczno-spedycyjnej. Brawo! Brawo! To jedno. Druga rzecz, teraz właśnie wjeżdżam na... Dobra, tutaj bramę mają mi otworzyć. Ja mam tutaj mieć ładunek podjęty. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Kurde, zacząłem pikać. No i z tym jadę do Chojnic.
Także tam rozładunek, a na rozładunku pani mówi, o przecież awizacja była na wczoraj, to teraz będzie pan długo czekał, bo straty pierdaty. Ale dobra, to się ustawiłem w bramie i stoję. No i potem się okazało, że jednak podjechał pan wózkiem i mówi, czekajcie, ja muszę to zrobić, bo mnie wkurza to. Kurdyna. No. A pan mówi, dobra, to otwieramy boki, już zdejmujemy, to nie ma czasu, nie ma pierdu, tutaj, i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, super, zajebiście. No i szybko poszło. Potem szybka akcja, zakupy w Lidlu, śniadanie zjadłem. No i teraz tu przyjechałem na ten, na załadunek. Czekam, aż otworzą bramę, załaduję tutaj i jadę do Chojni. Tak, jadę do Chojni. Nie mam zapasu. Znaczy jeżdżę na zapasie, nie mam dodatkowego koła. Pamiętajcie, najważniejsze w transporcie muszą się zgadzać z łotówki. To te koła jakiegoś, nie? Otwierają, dobra. Proszę, dobra, sobota. Teraz rozmawiam. Załadowany, właśnie wyjechałem z bramy i jadę do Chojnic. Jadę do Chojnic, orientacyjny czas dojazdu. Chuj wie kiedy. Próbowałem się do gościa dodzwonić, który będzie to odbierał. Wążą, a niestety nie odbieram. Dobra, zobaczymy. W każdym razie, ja jadę na luzaku. Do tego będzie, znaczy dostałem przykazanie od panów tutaj magazynierów, którzy ładowali ten towar. Ja się nawet nie dotykałem. Jedynie co to, co zrobiłem. Ładnie otworzyłem samochód, żeby mogli ładnie załadować. I to by było wszystko. Natomiast cała reszta należała do nich. A aktualnie powiedzieli tak, wie pan co? Na stosunkowo wolno i delikatnie. Wiozę jakieś aluminiowe rynny czy coś. No i to jest takie trochę mało stabilne, dlatego tak mi powiedział. Także ja bym się jak najbardziej stosował do tych wskazówek i tak też będę robił. Okej. Okay. Rozbijamy się teraz, proszę o was, na jedyneczkę i lecimy dalej. No i tyle, no to mam do przejechania ileś tam kilometrów, nawet nie chcę się włączać nawigacji na razie, bo nie ma sensu, bo i tak jadę cały czas prosto. A to muszę zobaczyć, jak ten gość zadzwoni. Sprawdziłem tylko jedynie, że czas dojazdu będzie maksymalnie do 18. Oczywiście ja jeszcze w międzyczasie będzie pompa grana po drodze, prysznic sobie wezmę, coś zjem i tak dalej, i tak dalej. Także do przodu, do przodu. Ogarnięte, multi ogarnięte, ogarnięte. Jakby to zaśpiewał wtedy. Okej, dobra, wiecie co, ja już załatwiłem wszystko, co miałem załatwić. A konkretnie skompletowałem koło. Jak to zrobiłem? Otóż szefuncio znalazł na internetach. Poczekajcie, ja zamknę trochę. Trochę tutaj sobie zjadę. Znalazł na internetach dobre oferty w jednej z hurtowni motoryzacyjnych. No i miałem po drodze, znaczy ogólnie prawie miałem po drodze, bo jedno w Pabianicach, drugie w Łodzi. Także zboczyłem trochę. I tak zboczyłem, bo jedynka cała zapętegowana między Kamieńskim a Piotrkowem Trybunalskim, to była droga zablokowana. Nie wiem czemu, bo od razu jak tylko zobaczyłem, to zacząłem omijać. No i pojechałem bokami, no i się okazało, że całkiem dobrze, że tak pojechałem. Więc koło już mam, co prawda w dwóch częściach. Teraz jeszcze tylko mi się przydało wulkanizację ogarnąć, żeby on to sklecił i wymienić, ale jak mi się nie uda, wolałbym, żeby mi się udało jeszcze teraz, no może nie dzisiaj, ale jutro, że miał prawie czego ten zapas cholerny. A jak nie, no to najwyżej w sobotę. No i tyle, tak? Teraz już lecę bezpośrednio na rozładunek. Rozładunek mam o 7 rano, bo pan wreszcie odebrał i powiedział, że co ty, pany, my tu nie pracujemy tak długo. No to 16:17 ma. Aha, okej, okay, dobra. Ale od 7 rano pracujemy.
Mówię, no i dobrze. I o 7 rano zawitujemy do Chojniców. Czy coś takiego. I tyle. Także ja znowu autostrada. Znaczy nie to, żebym narzekał. Ale cały czas autostrada. Kurde, pizga trochę. Dobra, ja już jestem w Chojnicach. Zatrzymałem się na parkingu standardowo jakiegoś centrum. Także już totalny luz. Godzina jest 19:30 już. No właśnie, w ogóle nie widzę. O, nawet to trochę będzie lepiej. Niewiele, ale za. Niewiele, ale za. Także mam do rozładunku 2 km na 7 rano. A teraz to kolacyjka, a filmik. Będzie można już powoli się. Jakoś, jak to w reklamie jest, czuję się niewyraźnie. Wczorajsza akcja chyba mi trochę dała się ze znaki, bo jakoś tak albo zmiana pogody, albo coś, bo czuję się jakoś tak na wieczór trzeba jakieś trochę zaaplikować, bo to nie pójdzie. Także ja już kończę, biorę się za kolacyjkę, a wam mówię dobranoc i do jutra. Dzień dobry, 11 dzień września, 11. Środa. Jadę. Jadę na załadunek. Rozładowałem już to tam szybko te fachowe rzeczy. Także fajnie wszystko poszło, elegancko. Jeszcze kawę mi panowie zrobili. Chciałbym zalać sobie ten. Dobra, dawaj kubek, to ci zrobimy kawę. Kurde. Dwa razy prosić nie trzeba. Także bardzo fajnie. Jadę teraz do Bydgoszczy coś załadować, tylko kurde, jak patrzę na wujku Google'a, to jest samo epicentrum Bydgoszczy, cholera jasna, nie wiem, co ja mam tam zabrać. Ale nic, no zobaczymy, co to pójdzie. I potem jadę do Swarzyn z tym. Ale to już później, na razie zjadłem śniadanko, ogarnąłem się, rozładowałem. Jeszcze tylko muszę zahaczyć jakąś kasztoramę albo coś tylko tego, bo muszę te rękawiczki kupić, bo te rękawiczki, które mam, które wyschły po tej ostatniej sytuacji ulewnej, no to strasznie mi brudzą ręce, kurczę na górę, muszę sobie jakieś te rękawiczki następne. Ale to może być gorszy, tam jest taka fajna kasztorama. Albo jedno z dwóch. Jeszcze to będzie wiadomo. Lecimy. Później chciałem się podzielić z wami dwoma tematami. Jeden taki luźniejszy, wybór auta. A drugi, znaczy nie to, że ja sobie będę wybierał, tylko jakie auto było takie fajne do mieszkania, bo tylko z kolegą rozmawiałem na ten temat. To jazdy mieszkania i w ogóle, a drugi temat jest to zacząć pracę na butach bez doświadczenia, bo ostatnio do mnie tutaj kolega pisał i ja mówię, że on chciałby, tylko że no niestety, no jest młody, niedawno zrobił prawo jazdy, chciałby zacząć na butach, bo strasznie go to kręci, ale kurczę, gdzie on pójdzie, to wszyscy mówią z doświadczeniem. Ale to później sobie pogadamy. Tymczasem ja umetam. Słońce, świetnie, wczoraj było deszczowe, dzisiaj słoneczne. Elegancko. Uwielbiam jeździć. Naprawdę. No i tak jak mówiłem, kurde, dobrze powiedziałem. Samo centrum Bydgoszczy, kurczyna. Góra, kurczyna. Także jadę. Jeszcze mi zostało 3 km. Trzeba pana rowerzystę wyprzedzić. Lekko pojechać. Ja pierdykam. Teraz ja będę ładował. W samym centrum. Ale już nie bawem. Chcę wyjechać tutaj, tak? Kurde, ale fajnie. Dotarłem, ale wiecie co? Budowa budową. Ale kuźwa mać, takie błoto, co tutaj jest. Masakra, kurtyna. Już tam byłem, żeby się tam pokazać, że już jestem. Jak śpierdzały będę wybierał, to kurde osobówki mam zabrać.
i dobry wiatrak, powiem, kurde, swoją cytrynkę pozabrał. No ale nieważne, no ważne, że ładnie tak jest. I co? I czekam, aż ten biały, ta premiumka wyjedzie i jak już ta końcówkę mają, to jak to załadują, to sobie ja podjeżdżam. I... no kurde, tutaj gościu z gliną wjechał i teraz wie, że się zakopał. No ekstra. Rewelacja. No dobra, coś się wykombinuje. No, także czekam, muszę, no muszę czekać, no co mam zrobić, jak... co zrobisz, jak nic nie zrobisz. No i dobra, musiałem jeszcze się trochę koła obtętegować, sam się obtętegować, bo tam, tak jak widzicie, no, za drzewami są takie te żurawie i tymi żurawiami właśnie miałem ładowany towar, jakieś pierdoły takie, nie, coś tam metalowego, żadna waga, trzeba to zabić. Także ja już tutaj załadowany, piękna pogoda, ładuję się do Renatki i wpadam. Okej, kurde, trochę trzęsie, bo tu na budowanej piątce teraz jadę, ale trudno. Dobra, korzystając z chwili takiej, że jeszcze trochę mam do tego, to chciałem pogłębić temat jednego, no to tych samochodów, które są wygodniejsze. No, nie oszukujmy się, wygodniejsze są te backslipery, bo jednak tam jest trochę więcej miejsca, trochę jest, nawet jeżeli chodzi o spanie, to już pomijam kwestię wydraczywania się na górę, ale nawet o ciszę, tak? No bo w kurnikach, nie oszukujmy się, wyciszenie jest takie sobie, a w kabinie zawsze jest ciszej, także nawet jak się stoi na parkingu na mopie, czy coś tam, ciężarówki zaczynają od 6, 5 rano grzać silniki, no to jest zawsze lepiej. To taka moje takie zdanie, tak? Poza tym nawet pochować swoje rzeczy pod leżanką czy coś, zawsze dużo więcej miejsca. I mam nadzieję, że mój szef będzie chciał takiego następnego już wziąć. Ale to oczywiście wszystko od niego zależy, tak? Druga rzecz to jest taka, że jeżeli chodzi o niedoświadczonych kierowców, znaczy niedoświadczonych, no, jeździć umiem, no ale w tym transporcie jeszcze nie brałem udziału, także chciałbym spróbować, no ale wszyscy chcą doświadczenia. No i tutaj trochę jest tak konflikt interesów, bo z jednej strony pracodawcy nie chcą bez doświadczenia brać, a z drugiej strony narzekają, że nie ma kierowców, tak? A gdzieś ten chłopak, tu jest dziewczyna, do tego doświadczenia nabrać musi. Także, no nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć, jak to kurde ugryźć. Każdy kiedyś musiał zacząć, każdy kiedyś tego doświadczenia musiał nabrać. Także, no nie wiem, no ci tacy ambitni pracodawcy to tylko z doświadczeniem biorą, no to będą musieli chyba się niedługo przełamać, bo tych pracowników jednak brakuje. Ciężko znaleźć. Ale też jest gro firm, które po prostu wymagają, znaczy tak, robią szybkie szkolenia i potem wymagają tylko po prostu rozsądku i żeby jakoś to ktoś ogarniał, jak już przyjdzie do tego transportu, tak? No jest fajna zabawa, jest to ciężki kawałek chleba, no ale z drugiej strony, kurde, no ja do tego podchodzę w ten sposób, no. Wkurzająca ta robota jest, sami wiecie, jak jeździcie, ale z innej roboty trochę sobie tak, no ciężko byłoby mi się przestawić, nie wiem, jakoś podchodzę do tego chyba troszeczkę z jakimś romantyzmem typu pasja i tak dalej, nie wiem jak wy, bo ogólnie jeżeli chodzi o samą kasę, zawsze może być lepsza. Ale z drugiej strony, jak ja miał iść pracować do jakiejś firmy za te stawki, co ja słyszę, to no sorry. Czasy studenckie już dawno za mną. Mamusia już mnie nie utrzymuje. Mam na utrzymaniu rodzinę, także nikt nie chce za bardzo teraz w tych niektórych firmach płacić, więc z jedna strona to jest właśnie robisz to, co lubisz, a z drugiej strony jest też kasa, tak? No trochę. I tyle. Także tak mniej więcej wygląda sytuacja. A dla tych wszystkich, co chcą spróbować, to... A trzeba szukać, tak? Trzeba szukać, nic innego nie pozostaje. Pozostaje jedynie iść do pani, do pana, pracodawcy
i najnormalniej w świecie powiedzieć: posłuchaj, jestem świeży, chcę się nauczyć, chcę pracować, tutaj proszę bardzo moje CV, mój numer telefonu. Jeżeli nie znajdziesz tak zwanego doświadczonego pracownika, kierowcy, to wtedy proszę o kontakt. Jeżeli ja do tej pory nie znajdę, to możemy rozmawiać. Jeżeli znajdę, no to odpowiem dalej. I wszystko w temacie. Także to jest moje takie skromne zdanie, jak do tego podchodzić, tak? Nic innego chyba nie wymyśliłem, bo nie zmusimy kogoś, pracodawcy zwłaszcza, tak? Że tutaj, no, jak powie nie, no to niestety nie. Tyle. Także takie jest moje zdanie. Mam nadzieję, że podzielicie się nie tyle ze mną, nie tylko ze mną, tak? Bo każdy ma, podejrzewam, swoje wyrobione zdanie. Ale tak jak tutaj kilka wiadomości dostałem z kilkoma osobami, rozmawiałem właśnie tutaj pod ostatnim filmikiem nawet. To może macie jakieś rady dla nich, tak? Jak to zrobić, żeby przekonać się potencjalnego pracodawcy, że pomimo to, że nie mam tego doświadczenia, ale mam powera, mam werwę do tej pracy, mam chęci i normalnie, kurde, rozrywam je, żeby zacząć, to dajcie w komentarzu, a ci, co będą chcieli tego spróbować, to będą czytać. I wtedy miejmy nadzieję, że im się uda i że im pomożemy wspólnie. Także jeżeli macie jakieś porady, rady i inne, to zapraszam do komentowania. A ja wjeżdżam na S5. Wow. Okej, jadę na załadunek. Jeszcze mi zostało kilka tutaj, dosłownie 2 km mi zostały do załadunku, z tym jadę do Pyrzyk, to co załaduję tutaj. Rozładowałem, pojechałem jeszcze do Casco, kupiłem sobie rękawiczki takie lepsze i dostaję SMS-a: dobra, luz, bo na razie nic nie ma, bo no wiesz, nic tam się nie łapie. Ale dobra, to ile mam? 10-15 minut? Nie wiem, nic na razie nie widać i coś tam. Dobrze, że skoczyłem jeszcze do Lidla. Łącznie może 20 minut było tego luzu. W Lidlu stoję w kolejce i słyszę ding dong. SMS! No i 20 minut się zeszło. 20 minut postoju miałem. Także tak mniej więcej fajnie wyglądało. Dobrze, że przed tym wszystkim jeszcze zdążyłem coś zjeść, jakieś drugie śniadanie. Pierwsze śniadanie sobie dzisiaj rano zjadłem, ale drugie śniadanie to już tak, coś, tak, karet. I tak sobie zjadłem, więc na razie jest luksus. Zobaczymy. Na razie jadę. 6 albo 8 palet. Tylko tyle wiem. Fajnie, nie? Tak za. Dobra, załadunek mam za sobą. Aluminiowe elementy. Tak, 8 palet. A tu się okazuje, że 4 palety ledwo weszły. Luksusowo, dobra. Zamykam papiery i jadę dalej.
No patrzcie, Poznań kurde jak Warszawa normalnie. Taki kurde, o Jezu. Tak, koreczek jak widać. O, tam, do horyzontu. Masakra. Powolutku, powolutku. Szybkość działania tej pompy jest zatrważająca. Za godzinę będę ją zatankowany. My już robimy fajra. Tak się rozjechaliśmy we trójkę. Tak, i ja tutaj. Tutaj z kolegą sobie pogawę zrobiliśmy, teraz kolega robi szamę. Ja tu już jestem po i po prysiu i tak dalej. Także możesz się przywitać z moimi widzami. Siemano, zapraszamy na piwo. O, nie no, to co innego, no to można pracować. Także na dzisiaj fajrant, jutro 20 km mi zostało do rozładunku. Także teraz jeszcze troszeczkę relaksu i będzie można i spać. No nic, to do jutra. Dzień dobry, 12 dzień września, czwartek, czwarteczek, mały piąteczek. Ja wstałem, jest godzina 7.17 i już tak, wszystko już podjeżdżałem, zrobiłem kawkę, a tutaj jeszcze paruje fajnie, słoneczko. Dokładnie tu na tym mopie ma o 10 rozładunek. Słuchajcie, chyba tutaj nawet tutaj gdzie jest ten Iveco, bo tutaj jakieś prace są robione i on chyba też tutaj do tych prac przyjechał. A przed nim jeszcze jest jeden kolega, jakoś mi się uznani wczoraj się robi. Ale on też ma sobie rozładunek. Dopiero o 10, więc. Ja teraz ładunką mam 27 km, czyli jakieś 25 minut drogi. Także akurat sobie ruszam i powolutku dojadę. A jeszcze American Soldiers, oh yeah! Marines. No, ustawiali tu Marines. A teraz sobie trochę. A teraz sobie tutaj siedzą na mopie. Nie wiem, że oni tu nocowali, czy nie? No, przez pasy przychodzi. Okej. Okay. No i ja już też ruszyłem, także do pizzy. Mam nadzieję, że to było. A zrobione nam tak. O. O tak. Może być? Może być. Chłopaki się postarali. Także jeszcze raz dzięki, jakby ktoś przeżyczać potrzebował, to zapraszam tutaj. Dobra, bez jaj, nie, poważnie. To co kupowałem ostatnio w Łodzi w Fabianicach, to mi złożyli to elegancko, ale nie, szybko naprawdę polecam, bo szybko, profesjonalnie, nie musiałem czekać na nic, praktycznie od razu mi machnęli, także pogadaliśmy się sobie, pośmialiśmy się troszeczkę i tak to. No i nic, no teraz jestem w Pyrzycach, mamy godzinę 8.30. Muszę sobie tutaj przyparknąć na chwilę. Podejrzewam, że zaraz dostanę jakieś zlecenie. Strona Szczecina, strona Zawowa, zielona insygnia, ciemnobrązowa, na szczecińskich numerach wyrusza na łowy. Aha, okej, no słyszeliście. Brązowa insygnia wyrusza na łowy. A że niech wyrusza. Ja na razie parkuję, jakąś kawkę wypić, może jakieś śniadanko zrobić. Wszystko. Także co, czekam, a opona jest, koło jest, mogę jechać już teraz spokojniejszy. No i co się działo, jak się nie działo? Działo się. Ja już jestem po jednym załadunku z tamtego miejsca, gdzie byłem, czyli w Pyrzycach. W Pyrzyc przyjechałem do Szamotu. W Szamotułach podjąłem dwie, no to by było trochę za dużo powiedziane, palety.
jedna paleta z jakimś czymś małym, a druga jeszcze mniejsza. No nie wiem, jak wam to powiedzieć. No dwie paczki, no. To. I teraz jeszcze jadę do Trzcianki? Coś takiego. I tam jeszcze też będę jakieś pierdoły podejmował. No i z tym jadę już do... jeden rozładunek mam w Niepołomicach, a drugi rozładunek mam w Krakowie. Także będę teraz sobie śmigał, już jak załaduję tutaj ten drugi ładunek, to wtedy będę śmigał jak najszybciej, bo tak, jeden rozładunek mam o 7 rano w Niepołomicach, a drugi o 8 rano. W Krakowie. No i później, na razie jeszcze szczegółów nie znam, tylko takie wstępne informacje, że o 9 mam podjąć ładunek z Krakowa bezpośrednio do Warszawy. Ale nie znam szczegółów, nie dostałem jeszcze zlecenia, to tylko tyle, co mi moja spedytorka napisała SMS-em. Także jakby tak faktycznie było, no to by było całkiem zgrabnie i całkiem fajnie. Jutro piątek, to wiadomo, o co chodzi. Także na tą chwilę tylko tyle mogę powiedzieć. No, a ten ładunek, co teraz mam to na sobie, to w sumie nie odczuwał. No, może tak. Witajcie, kolejny rus. Dobra, zobaczcie, kurde. Tutaj z jednej strony słońce wali, a tutaj już taka chmurka nachodzi. Ciekawe, co z tego będzie. Coś mokrego może. Tutaj to już w ogóle jest ciemno. No ale nic. Raporcik transportowy. Jeszcze. Raporcik transportowy jest taki, iż właśnie wyjeżdżam z Poznania. Ale to nie jest tak, że ja sobie tak jadę już tam, tam gdzie byłem. A Trzcianka. Że stamtąd jadę bezpośrednio. Jeszcze miałem doładunek, no bo przecież trochę miejsca jeszcze nie zostało i wagi, i miejsca. No i teraz aktualnie właśnie już załadowałem. Doładowałem jeszcze 4 palety. Mam jeszcze 10 cm miejsca, więc ja jeszcze nie wiadomo. Jeszcze coś może być, ale nic, zobaczymy. Na tą chwilę już teraz kierunek Kraków albo Niepołomice, jedno z dwóch. Mam trzy rozładunki będę miał. Dwa razy Kraków, raz Niepołomice, ale Niepołomice chyba będą pierwsze. Także lecę. Godzinę mamy 16.20. Tak, 16.20, także już teraz lecimy. Kilometrów mam 470 do zrobienia. Więc spoko. Damy radę. No, także z raportu by było tyle. A teraz trzeba jechać, no nie wiem, zobaczymy, no kurde, bo to tak wygląda, jakby chciało coś tutaj nadciągnąć i coś popadać, ale to wszystko przed nami. No to se pojechałem. O kurde, na górę, normalny szok. Masakra. Dzień dobry, piąteczek, piątunio, szczęśliwy dzień 13 piątek, haha. Wiecie co, wczoraj już nic nie nagrywałem od tego korka, dlatego że po prostu jechałem cały czas autostradą, nuda. I tak sobie już dojechałem do MOP-a. Tutaj pierwszy MOP od strony Katowic, w stronę Krakowa, o może tak powiem. Zatrzymałem się i poszedłem spać. Znaczy nie, no zjadłem kolację, jeszcze tam się opentegowałem i poszedłem spać. No i dzisiaj już ruszyłem, godzina jest 6, coś tam. Zaraz wam powiem. 6.20, tak. Jest 6.20, ja już jadę. Bardzo fajny stuk łąca, widzicie, i jedziemy. Zostało mi do celu 70 parę kilometrów do pierwszego rozładunku, więc będę tam koło 7:30. Tak mniej więcej. Także zaczynamy ostatni dzień tego tygodnia.
Wiecie co, ale mi się udało. Jechałem już byłem tam przed Balicami, dzwonił do mnie pan, do którego jechałem. Teraz jadę do Niepołomu. Tam jeszcze 7 km do rozładunku. Muszę rozładować. Pierdoła, którą muszę do autobusu oddać. Ale nie ważne. Ładunek to ładunek. Także teraz jadę tutaj i potem z powrotem wracam do Krakowa. Tymi zaletami za ostatni ładunek ładowałem. Ale to nie ma, ładunek. I co? I rozładowany. Jadę na ostatni zrzut do Krakowa wracam z powrotem. A tutaj podjeżdżam do Futkera. Tutaj dopiero budowałem ten taki szlak nowy. Chłopaki są z moich okolic, z firmy, która się zajmuje właśnie no, jakimiś tam tymi technologicznymi sprawami, jeżeli chodzi o jakieś rurowania danych fabryk i magazynów. No mówię, siema, coś tam, no akurat ich nie znam, to mówię, że jestem tutaj tego i tego stąd. No tak, pracowałem, no kurde, to jest jakiś mały, a jeszcze ja okazało, że spoko. Także, jadę na ostatnie. Dostanę jakiegoś SMS-a od edytorki, ale chyba już go nie zrozumiałem. Wiecie, kobiety trudno zrozumieć, także w ogóle jest to możliwe. W każdym razie nie wiem, o co chodziło. Wiem, że na razie ładunku powrotnego żadnego nie ma. O, to tyle zrozumiałem z tego SMS-a. Ale jeszcze mamy młodą godzinę, bo jest 8.30, więc jeszcze ma czas się zrehabilitować, jeżeli chodzi o powrót do domu. No i zobaczymy, co wykombinuje. Na tymczasem Krakowiu na dworze. Nie wiecie, co jeszcze mam jedną wypowiem. Już wiem się. I pomijam kwestię korku, ciasnoty i tak dalej. Kurde, wiecie. Pomijając Warszawę, do Kraków jest moim ulubionym miastem. I do przebywania, no do jazdy i tak dalej, ja wiem, że wszystko dla korpora. Ale tak jakby prawie jak u siebie. Oczywiście zaraz po Warszawie. Ładny park, ładny. Kurtyna w górę. Zobacz mnie się. Mr. Strapping, go kids with sticks and knives here. It's hype here. We know no different prick, it's just life here. Life the way we know. We're young the way we're shown. Select trapped in blacks, we're up on those, don't face the roads. Cause it's spinning round in cars, shipping criminals at large. It's hard not to face the bricks and just the thing without a bar. Jealousy, what the cheddar brings, when the cheddar is anything goes. No enough to rob newlyweds for their wedding ring. Coś już tam bączkowało się. Dziękuję po drodze, bo jeszcze mam chyba z pół zbiornika. Nawet milimetr więcej niż pół zbiornika, także nieźle. Także tak wygląda sytuacja.
Ja już chcę jechać. Dobra, trochę mnie nie było, ale trochę się spieszyłem i teraz zresztą też się spieszę. Załadowałem i teraz aktualnie jadę do Radomska na rozładunek. A jestem w Tychoch. Dobra, poczekajcie chwilę, tutaj z panem załatwię. O, jest. Automat się otwiera. Ja zaraz będę musiał wyjechać. Także zaraz się odezwę, tylko się tutaj oporządzę, bo i pasy muszę zapiąć. Cholera, ja. Tak, roboty drogowe. Jeszcze korki, jeszcze wszystko. Piątek dzisiaj. Tak blisko, a jednak tak daleko. Jedynka okolica Radomska. Zostało mi naprawdę 6 km do rozładunku. Teraz aktualnie już trochę jadę, ale już widzę, że się zaraz zatrzymamy. Wszystko na czerwono. No tak. Już chwileczkę, już prawie się ten gałś tam gąską witał i tak dalej. I tak co chwilę jakieś. Teraz tutaj coś tego, przed chwilą gdzieś też. Dobra, załadowanka, rozładowane. Rozładowałem teraz jeszcze, no jak widzicie, Orlenik grany. Tankuję i jadę do domu. Tutaj z Radomska, dyrektorka powiedziała, że nic nie ma, więc jadę. Ale się kurde zmachałem tam w tym tydzień na urodzeniu. Niestety stanowisko dla Tira jest teraz demontowane. Tam panowie zaintegrowali, że normalnie za osobowe, ale nic. To jakoś będzie. Także do później. Tak, tak, moi drodzy, to znowu Warszawka. Ale to, że... Znaczy to akurat na tej ulicy to jest dzień jak ten, tak? Tutaj jest cały czas tak samo. Korek. Całkiem fajusi. I pojechał sobie. A ja dalej stoję w korku. Godzina 19. Jeszcze mi zostało tylko przebić się przez Warszawę i będzie fajrant. Ale to trochę jeszcze potrwa. Dobrze. Dojechałem. Jeszcze mi zostały 2 km. Okej, superancko. I w ogóle i tak dalej. Także na tą chwilę się z wami żegnam w tym tygodniu, w tym odcinku. Podsumowanie jakie mamy, 2900 zrobione, z przygodami, z dużymi przygodami, ale to były fajne momenty. Można było poznać nowych kolegów, można było też pooglądać sobie co innego. Także tak mniej więcej wyglądał ten tydzień. London ain't cool to cruise through where the hunters prey. Looking lunch today, on your chains, looking like fresh fruit to a hungry ape. They lean on you, they laugh about it like hyenas do. Stick to breezing through like cheetahs do. Or be a piece of food. It's wild round here, you don't wanna spend the night round here. When you're out here in this jungle, ain't nothing nice round here. Trouble's what you find round here.